Podsumowanie rajdu świdnickiego. Bardzo fajne całe auto. Jesteśmy drudzy w klasie.
Była szansa na więcej, była szansa na wyższe miejsce. No niestety na jednym odcinku, gdzie lało, założyliśmy nie te opony, co trzeba naprzód i przegraliśmy na jednym odcinku cały rajd. Chcieliśmy odrobić na kolejnym, niestety przed nami puścili nas drogą alternatywną. Na Super Oil się odrobił tylko 2 sekundy i brakło mi chyba 2 sekund. Ale fajnie, całe auto, fajny rajd. Będzie na następnym. I obręczenie pucharu prosimy pana Tomasza Kotowskiego i pana posła Roberta Jakub. Ciężki dzień dziś dla naszych wręczających. Sponsor firma Krause i pan Tomasz Kotowski, a także poseł Robert Jagło. Drugie miejsce w klasie 4N Janusz Knop. Januszu, jaki to był rajd oprócz tego, że szczęśliwy dla was? Tak, bardzo się cieszymy, skończyliśmy, jesteśmy na mecie. No niestety na jednym odcinku przegraliśmy pierwsze miejsce w klasie. Poprawicie się na zero? Tak, na pewno to wróci. Na pewno tu wrócą, drodzy państwo, teraz wystartował na tych kultowych odcinkach. Potem chcę tu wracać, zwłaszcza, że rajd świnicki Krause często rozpoczyna ściganie w ramach rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Kierowcy bardzo wygłodniali przed sezonem, stąd też rewelacyjna frekwencja, 83 załogi na liście startowej, ale jak państwo widzą, rajd był bardzo ciężki. Prawie 30 załóg w ogóle nie dojechało do mety.